Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Witamy ponownie. Elżbieta Starko. I Adam Karpiński. Dzisiaj przedstawimy kolejne urządzenie. Chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować wahadła, które tutaj leżą przed nami, dwie sztuki, dwa różne wahadła, o podobnej konstrukcji z zewnątrz. Są to narzędzia, które wykorzystujemy w Szkole Świadomości, ucząc metodą Vremind. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tej metody. Powstały, jak to się mówi, z inspiracji potrzeby chwili. Okazało się, że prace w szkole i sytuacje, które tutaj się pojawiały, wymagały użycia narzędzi, których jeszcze nie było. Są to wahadła skonstruowane od podstaw, obliczone i skonstruowane od samego początku. Są one generatorami kształtu. Wewnątrz są baterie, które są źródłem promieniowania kształtu. Jest to wahadło, które służy do wielopoziomowych oczyszczeń. Wykorzystywane jest właśnie przez uczniów do tego celu. Służy do pracy z emocjami, bardzo pięknie. Służy do pracy z karmą. Też pozwala oczyszczać te rzeczy, które mają swoje podłoże i swoje źródło właśnie na poziomach karmicznych. Służy do pracy z ciałem fizycznym. Teraz pokażę też i drugie wahadło. One wyglądają bardzo podobnie. Różnica jest widoczna gołym okiem. Służą one również do pracy z aurą. Służą też do pracy z umysłem, czyli bardzo pięknie okazało się, synchronizują półkule mózgowe. A również oczyszczają umysł. Dokładnie tak. Zostało to potwierdzone wieloma badaniami, o które poprosiliśmy psychologów, czy psychologa, który zajmuje się badaniami EEG. I zostało to potwierdzone badaniami. Zostało to zrobione w trzech grupach już, które ukończyły naszą szkołę i wszystkie badania, jak to się mówi, wyszły jednomyślnie, zgodnie i potwierdzają skuteczność działania tych wahadeł. Czyli mamy też możliwość tutaj to zweryfikować. Wahadła nazywane zostały choinka. Oczywiście są w osłonach. No, niestety nie zaprezentujemy Państwu baterii. Natomiast bateria i budowa całego wahadła jest jak najbardziej znana uczniom i uczą się tej budowy w czasie trwania zajęć. Co jeszcze można byłoby powiedzieć? Dlaczego są dwa? Dlaczego różnią się kolorem sznurków? No to też już na zajęciach zaprezentujemy. Te osoby, które posługują się radiestezją, już w tym momencie były na pewno w stanie odczuć, w momencie, kiedy Adam poruszał jednym czy drugim wahadłem, były w stanie zarejestrować na pewno jakość energii, którą wtedy w danym momencie dało się po prostu odczuć. Jest to wynik naszej długofalowej pracy, długoletniej pracy. Jednocześnie jest to takie wahadło, których używa się w zupełnie inny sposób również niż taki sposób używania wahadeł, do jakiego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. Sposób, który używaliśmy normalnie wahadeł, to Adaś zaprezentował nam przed chwilą. Natomiast w ramach szkoły uczymy jeszcze zupełnie innego sposobu wykorzystywania wahadeł, nowatorskiego sposobu, którego niestety tutaj nie możemy zaprezentować z prostej przyczyny. Musielibyśmy wtedy odsłonić i pokazać baterię, która tkwi w tym wahadle w środku. No niestety jest to zastrzeżone. Sama metoda jest opatentowana, jest to zastrzeżone. Nie chcemy publikować jakby publicznie w tym momencie tego odsłaniać. Może przyjdzie na to czas, a może ktoś z Państwa zechce po prostu zostać uczniem naszej szkoły. Także jest nam bardzo miło, że możemy tutaj te wszystkie urządzenia Wam prezentować. Na kolejnych
spotkania będziemy odsłaniali nasze kolejne osiągnięcia, nasze kolejne narzędzia, które są właśnie efektem naszej wspólnej pracy przy tworzeniu tej metody. Jest ich dość dużo. Myślę, że nawet te tutaj, które wcześniej były prezentowane w postaci tej takiej, można powiedzieć, podobnego urządzenia do Merkaby. Także ono też tutaj cały czas jeszcze jest. Wszystko to ze sobą gra. Nic tutaj nie, jedno drugiemu nie przeszkadza. Jak widzicie, można tę energię bardzo pięknie łączyć, można się nimi uzupełniać. One fajnie i, to się mówi, synchronizują, czyli rezonują ze sobą, jedno wspiera drugie i to też będziemy uczyli, jak właśnie można to bardzo pięknie wykorzystywać, bardzo pięknie łączyć i bardzo pięknie uzupełniać jedną terapię jednym narzędziem, terapią drugim narzędziem. Także to też jest elementem nauki w szkole i elementem pracy z sobą samym i z energiami. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmików. Będziemy tam, oprócz urządzeń pomocniczych, którymi posługiwania uczymy się w Szkole Świadomości, będziemy chcieli zaprezentować również wyniki badań, które przeprowadzaliśmy wraz z uczniami. Poznamy z kalibracją, powiemy, co to jest kalibracja, na czym polega. Powiemy o różnych innych odkryciach. Będziemy o tym mówić w każdym krótkim kolejnym filmiku, po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć, na czym polega metoda, jak fajnie i pięknie można się tą metodą posługiwać i jednocześnie, jak jest to skuteczne. Bo przede wszystkim sama metoda powstała po to, żeby podnieść skuteczność terapii. A na dzisiaj... Dziękujemy. 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 Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy na stronę www.złotyśrodek.pl, na stronę szkołaświadomości.pl, na stronę Szkoły Świadomości na Facebooku. Tam również te filmy będą i różne inne informacje. I zapraszamy do grupy piątej, która zaczyna pracę już w lutym. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie.